dobrze widzicie, będzie dzisiaj otwarcie kalendarza Balea 2021. To jest kalendarz damski. Udało mi się go upolować w fajnej cenie. Wiem, że ci, co są bliżej granicy niemieckiej, mają o wiele lepiej albo mieszkają w Niemczech, bo kupią go zdecydowanie taniej. No ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Więc dzisiaj przyjdziemy z otwarciem całego kalendarza. Mam nadzieję, że taka seria Wam się podoba, bo chciałabym jeszcze jeden zakupić. Już myślę, że chyba wiem, na jaki się zdecydowałam, aby sobie kupić. Ale to jeszcze, i chyba będzie to kalendarz zeszłoroczny, ale to jeszcze wszystko się okaże, bo jeszcze nie ma aż tak dużo kalendarzy. Na razie bardzo mi się podoba kalendarz Rituals, ale to tegoroczny i ewentualnie zeszłoroczny, na razie Wam nie powiem. Ale będzie to coś, co na pewno będzie mi sprawiało wielką przyjemność przy otwieraniu okienek. Więc no co, zabieramy się do otwarcia całego kalendarza. Ja już sobie tutaj delikatnie rozcięłam folię, aby się za długo nie męczyć z nim. I lecimy. Jestem bardzo ciekawa, bo jako tako na razie widziałam tylko na niemieckich kanałach gdzieś otwieranie tego kalendarza. Przepiękna szata graficzna w takim fuksjowym kolorze. Tutaj z tyłu mamy co? Aha, 15 euro kosztuje, 14,95 kosztuje kalendarz, ponieważ tu z tyłu mamy ulotkę, czyli 15 razy 4, koło 80 zł. No cóż, ja zapłaciłam trochę więcej, 120, ale dobra, zaczynamy. Zaczynamy tą zabawę, gdzie mamy okienko numer 1. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie. Są jakieś też duże okienka. Mamy okienko numer 1. Ok. Przepiękna szata graficzna, bardzo taka nastrajająca już świątecznie. A, ale to wcale nie jest tak łatwo otwierać te okienka. Widzę, że się chyba będzie rozwalało. I w okienku numer 1 mamy Body Lotion, czyli mamy balsam do ciała. Zaraz powąchamy. Pachnie tak bardzo delikatnie. Da się odkręcić? Nie. Przetestujemy, zobaczymy. Bardzo ładnie pachnie. Wiecie co? Wyczuwalne jest na pewno cynamon, śliwka. Taki kompot z suszu. Bardzo ładna nuta zapachowa. Więc mamy już okienko numer 1. Szukamy okienka numer 2. 11,22. Wy pewnie widzicie, bo zawsze tak jest, że ktoś widzi, jak się przygląda po boku. Tu mamy okienko numer 2, ok, z bałwankiem. Otwieramy okienko numer 2. I w okienku numer 2 pewnie jest to mydełko. I mamy tutaj tabletkę do kąpieli stóp. Więc widzę, że wszystko jest w tej samej szacie i z tym samym napisem, więc myślę, że... A nie, tu mamy wanilia. To jest z wanilią, więc będzie waniliowy aromat. Ok, mamy produkt numer 2. Szukamy okienka numer 3. Gdzieś je tutaj widziałam. Tu mamy okienko numer 3. W okienku numer 3 mamy balsam do ust. Więc bardzo fajnie. Nie będę tego na razie otwierała. Taki malutki, pojemność 8 ml. Tu jeszcze wcześniej nie powiedziałam, to ma pojemność 50 ml. No a tabletka to i tak jest 20 gramów, więc jest to na jedną kąpiel stóp. Dobrze, szukamy czwóreczki. Tu mamy czwóreczkę. Idzie już troszeczkę sprawniej. I mamy zimowy szampon. O, teraz będzie widać lepiej. Mamy zimowy szampon, również o pojemności 50 ml. Zaraz zobaczymy. Ale piękny, słodki zapach takich cukierków. Przepięknie pachnie. Jest to szampon na zmęczone zimą włosy. On ogólnie chroni i czyści. Więc pojemność 50 ml. Bardzo fajnie. Ja uwielbiam takie pojemności, bo my często gdzieś wyjeżdżamy, więc... pojemność idealna dla mnie, więc jak będzie szampon, to pewnie będzie też gdzieś odżywka, gdzie my mamy piąteczkę. Tu była czwórka, mamy obok piąteczkę.
I w piąteczce jest, o, co my tutaj mamy? Mamy kremowy żel pod prysznic do mycia. Sprawdzamy zapach. Pierniczkowy. Dobrze czuję. Tak, pachnie piernikiem. Jak ciastek, taki korzenny zapach piernikowy. Przepiękny zapach. Ale przepiękna szata graficzna, po prostu te bombeczki. Jeszcze jakby gdzieś jelonka dorzucili, to już w ogóle bym przepadła. Także kolejny właśnie mamy kremowy żel pod prysznic i szukamy szóstki. Szóstkę mamy, szóstka to Mikołajki, więc zobaczymy, co nam na Mikołajki Balea przygotowała. O, i tu mamy maseczkę. Dobrze mówię? Tak, mamy maseczkę. Jest to maseczka dająca uczucie napięcia, maseczka z olejkiem migdałowym, z makadamią i ekstraktem z dzikiej róży, więc ona również napina, odświeża, rewitalizuje skórę. Mega fajny produkt, fajnie, fajnie, bo ja bardzo lubię. I jest to maseczka w płachcie, wyczuwalna jest płachta pod spodem, ma być później taki wzorek świąteczny. Super. Dobra, fajne, fajna szósteczka. Szukamy siódemki. Mamy siódemkę. Malutkie pudełeczko. Opakowanie. I w siódemce mamy... O, wcale nie jest takie małe. Jest krem. Tylko nie jest łatwy do wyjęcia. Okej, musiałam troszkę rozwalić całą. I mamy tutaj krem przeciwzmarszczkowy. Q10. Pojemność 5 ml. Bardzo fajnie, przetestuję, nigdy nie używałam kremu z Balea, jeżeli w ogóle żadnych kremów, tylko do tej pory żele pod prysznic, więc mega fajny produkt, na pewno użyję. Siódemeczka, ósemeczka, tu mamy ósemeczkę i pod ósemką skryło nam się masło i jest to masełko w kształcie bałwanka, masło do ciała, więc mega fajnie, konsystencja stała. Przepiękny zapach. No, bardzo fajny produkt, tylko szkoda, że nie ma na to żadnego takiego pojemniczka, bo gdzieś to masło trzeba jednak trzymać, ale widać, że fantastycznie natłuszcza skórę. Super, bardzo fajny produkt. Powiem Wam, że jak oglądałam z zeszłego roku i sprzed 2 lat kalendarze adwentowe, to chyba ten jest na razie póki co najlepszy i chyba najbardziej godny tej ceny. Dziewiątka. Gdzie my mamy dziewiątkę? Dziewiętnastka. Dziewiątkę mamy tu. Otwieramy dziewiątkę i w dziewiątce mamy 2 w 1 i jest to bardzo ciekawy produkt 2 w 1, bo mamy tutaj żel myjący do ciała i zarazem żel do demakijażu oczu, więc jestem mega ciekawa, czy to nie będzie szczypało, bo wszystko na to wskazuje, że jest to na tyle uniwersalne, że powinno demakijaż oczu zrobić bez żadnego problemu, więc super, super, mega ciekawa jestem tego produktu. Dobra, przechodzimy do dziesiąteczki. Tutaj mamy dziesiąteczkę. W okienku 10 znajduje się Winter Splunk. Coś zimowe spłukiwanie. Ale o co chodzi? Z pantenolem. Przepięknie pachnie. To jest chyba jakaś substancja myjąca. Na pewno. Coś do spłukiwania, bo się bardzo marzę. Czyli to będzie jakiś taki balsam do mycia. Nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. Poczekajcie, wytrę rękę. Ale zapachy są po prostu przepiękne. Dobra, przechodzimy do jedenastki. Pozakrywamy te okienka. Tu mamy, o, pod szyszeczką mamy jedenastkę. I w jedenastce mamy krem do stóp, masło do stóp. I tutaj mamy z bergamotką i rozmarynem. Ale ładnie pachnie. No zapachy są naprawdę przegenialne. Szata graficzna, zapachy idealnie trafione. Myślę, że raczej się każdemu te zapachy spodobają. Świetnie. I tu mamy pojemność 20 ml. Te wszystkie tubeczki to jest pojemność 20 ml. Tu mówiłam piątkę. Te masełko było 18 ml do stóp. 18 gramów. Tu mamy 20 ml balsam do stóp. Większość w ogóle z tych produktów to są produkty wegańskie. Z tyłu była informacja na tej kartce i była wypisana właśnie, które produkty są wegańskie. I powiem Wam, że duża, duża większość, 80% to są produkty wegańskie.
Więc szukamy teraz dwunastki. Tu mamy dwunastkę, kolejne jakieś wąskie takie. Ok. I tu mamy krem. Mamy tutaj krem do twarzy na dzień z ochroną 15 i kwasem hialuronowym, więc mega fajnie. Zaraz zobaczymy zapach. O, to pachnie całkiem inaczej. Piękny zapach, bardzo delikatny. Mega fajnie, mega mi się to podoba. Trzynasteczka, gdzie my mamy trzynasteczkę? Już nie mogę się doczekać tych vlogmasów, gdzie będziemy otwierać codziennie jedno okienko. Bo, że tak powiem, to jest na potrzeby YouTube, na potrzeby filmu. Ogólnie nie kupiłabym kalendarza po to, żeby go otworzyć całego samego. I mamy tutaj peeling, świąteczny peeling do ciała. Bardzo fajnie, do rozrobienia z wodą, bo jest tutaj piasek. Super. A bo to jest sól peelingująca. Tak, to dodajemy do wanny. Super, mega mi się podoba. I tego jest pojemność 40 gramów. I to była 13, 14 mamy tutaj. No jestem ciekawa, co się kryje pod 24. I mamy tutaj kremowy żel do mycia ciała. Zapach. O, też fajna nuta zapachowa. Powiem Wam, że wszystkie te zapachy kojarzą się ze świętami. Raczej bym nie była w stanie tego używać w czerwcu. Myślę, że to taki jest na okres zimowy idealny zapach. Trochę słodki, trochę czuć w każdym zapachu gdzieś jakąś nutę delikatnie sosny, ale delikatnie. Jeżeli szukacie mocnego zapachu sosny, to ja tu nigdzie nie wyczułam, a wiem, że są zwolennicy takich zapachów. Nie wyczułam tu w niczym. Mamy tutaj piętnastkę. Otwieramy piętnastkę. Co my tu mamy w piętnastce? Jest tutaj spray czyszczący do dłoni i jest to spray o pojemności 50 ml. Fajnie, spray ochronny, czyszczący. Myślę, że to jest dezynfekujący, bo tak, to jest spray dezynfekująco ochronny. Super, bardzo fajnie. Kolejny produkt, 16. Otwieramy 16. Dajcie znać w ogóle, jakie Wy macie zamiar kalendarze kupować w tym roku, czy w ogóle będziecie kupować kalendarze, bo wiem, że nie wszyscy kupują kalendarze. Ja też, dopóki nie miałam kanału kalendarza, nie kupowałam. I tutaj mamy zimowy krem do oczu, pod oczy, z witaminą E, więc będzie to krem odżywczy, chroniący. Super, bardzo fajnie. Czy jakiś zapach on posiada, ale nie. Czyli jest taki czysty z witaminą E, czyli będzie dobrze chronił skórę pod oczami. 17 teraz szukamy. 19, piątka, tu jest 17, o, coś większego mamy. I w 17 mamy, co to jest? Poliester, jakaś rękawiczka. No dobra, otworzymy, przecież musimy sprawdzić, co to jest. Chyba jakaś rękawica peelingująca. Bo jest taka bardziej szorstka. Tak, mamy rękawicę peelingującą. Bardzo fajnie, bo ja nie mam rękawicy peelingującej. O, mega fajny produkt. Uniwersalna, większa. Mega mi się podoba, już to ląduje do łazienki. Szukamy osiemnastki. Osiemnastka. Tu jest osiemnastka. I pod osiemnastką mamy balsam na końcówki włosów, więc bardzo fajnie, mamy odżywianie. Powąchamy. Też pięknie pachnie. Cudowne zapachy. Dobra, osiemnastka, dziewiętnastka teraz. Gdzieś ja tu widziałam dziewiętnastkę, mamy tutaj. Co nam się kryje? O, teraz widzicie, pod dziewiętnastką. I pod dziewiętnastką mamy. Dobrze się wyciąga w miarę. Aroma dusza. Mamy żel pod prysznic. Po prostu żel pod prysznic z orientalnym zapachem nocy. Faktycznie bardzo taki relaksacyjny zapach. Bardzo przyjemny. Na nocną kąpiel jak najbardziej. 19, 20, 22, 23. Tu mamy 20. Mega fajnie. I w 20 mamy
Jest to maska. Tak, jest to maseczka do twarzy, jak najbardziej. Więc fajnie, mamy pojemność 20 ml. Też ładny zapach, podobny do tego nocnego żelu. Bardzo ładny zapach. Szukamy 21. Tutaj mamy 21. Zbliżamy się ku końcowi. I pod 21 mamy żel do kąpieli z bąbelkami. Tu mają być bąbelki, więc bardzo fajnie, będzie kąpiel przyjemna. A 21 to już tak tuż, tuż do świąt. Więc fajnie będzie odprężyć się. Ja będę miała wtedy dość pewnie mocno zajęty czas. Szukamy 22, gdzieś tu był na dole. Ale jestem ciekawa, co jest pod 24. I tutaj mamy, pod 22 mamy balsam do rąk i do paznokci. Więc bardzo fajnie. Pojemność 20 ml. Zapach taki lekko waniliowy. Czy jest tutaj wanilia? Nie wiem, wyczuwam lekką wanilię. Także tak się prezentuje. 23, gdzie my mamy 23 tutaj i zostanie nam już ostatnie okienko. Pod 23 mamy maskę do włosów. Także 20 ml, więc prawdopodobnie na moje włosy wystarczy, bo z reguły te maski są tak małe, że na moją długość włosów po prostu nie wystarczają. A tu jednak 20 ml myślę, że powinno wystarczyć. Przepiękne opakowanie. No i otwieramy ostatnie okieneczko 24, czyli coś, co powinno nam sprawić przeogromną radość w wigilijny wieczór. Największa niespodzianka. Co to jest? Aha, okej. To mamy podgrzewacz, rozgrzewacz do rąk. Więc myślę, że też mi się przyda. Spodziewałam się raczej jakiegoś produktu pełnowymiarowego. Bardziej myślałam, że będzie tu jakiś szampon w kostce albo odżywka w kostce. Coś takiego właśnie w takim kształcie, ewentualnie jakiś krem taki okrągły, jak nasz Nivea. No ale podgrzewacza do rąk to się tu nie spodziewałam. Fajna szata graficzna, takie podgrzewacze się faktycznie sprawdzają. My jak wyjeżdżamy w góry, myślę, że w tym roku w góry też wyjedziemy, to go zabiorę ze sobą. Więc tak się prezentuje cały kalendarz adwentowy. Przepięknie to wygląda, bardzo ładna szata graficzna. Przepiękne kosmetyki, fajne nawet pojemności, bo powiem szczerze, to nie jest takie, tu nic nie ma po 2 ml, po 5 ml. Wszystko są takie pojemności, że to wystarczy na kilka użyć. Więc jeszcze zrobimy sobie zdjątko, pewnie jakieś mniejsze. I tak. Także ja Wam za dzisiejszy film dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że nie wszyscy lubią oglądać kalendarze adwentowe. Ja też szczerze to nie oglądam, ale sprawdziłam, że nie było chyba w polskiej edycji żadnego otwarcia kalendarza, więc zrobiłam to po prostu na potrzeby filmu. Raczej myślę, że może się jeszcze jeden kalendarz pojawi, ale to wszystko zależy od tego, czy zdążę go kupić i czy ktoś go nie opublikuje przede mną. Gdzieś na jednym kanale widziałam otwarcie tego kalendarza, a tak wszędzie były same niemieckie wersje, więc stwierdziłam, że może i to będzie dobry pomysł w tym roku wystartować z takim kalendarzem. I to by było na tyle. Dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało otwieranie kalendarzy w moim wykonaniu kalendarza. I dajcie znać, czy chcielibyście, abym jeszcze jakiś kalendarz dla Was otworzyła. Tylko od razu mówię, żadnych Look Fantastic czy The Body Shop kalendarzy po, nie wiem, 400-500 zł kupować nie będę i otwierać w taki sposób nie będę, bo jest to dla mnie zbyt wysoka cena, zbyt duży wydatek. Więc jak najbardziej mogę, ale coś na przykład może z jakichś tańszych kalendarzy. Widziałam jeszcze Alverde i jeszcze jeden jakiś kalendarz widziałam, który też chciałam kupić, ale na razie skupiliśmy się na Balea. Więc trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Do jutra. Buziaki, pa!